Takich widoków nigdy więcej. Teraz przez Kraśnik będziemy podróżować tak. 12 listopada obwodnica Kraśnika została oficjalnie otworzona, jednak pierwsi kierowcy przejechali nią już 9 listopada. Tuż po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oddaliśmy do ruchu dla użytkowników drogi obwodnicę o długości 5 km i wartości 115 milionów złotych. O tym, jak ważna to inwestycja, świadczy fakt, że jej otwarcia dokonał minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Spotykamy się po to, by powiedzieć jeszcze raz. W Polsce buduje się drogi. Ponad 1400 km dróg, z czego 735 km to autostrady. Ponad 500 km dróg ekspresowych. Obwodnica miasta była marzeniem kraśniczan już od kilkudziesięciu lat. Powstała teraz dzięki wysiłkom rządu, zaangażowaniu samorządu terytorialnego i posłów Platformy Obywatelskiej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej obwodnicy. Dziękuję także moim aniołom stróżom. Miałem trzech takich aniołów. Wszyscy związani są z Lubelszczyzną. Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Stanisława Żmijana nie muszę Państwu przedstawiać. Także Wojciecha Wilka, kraśniczanina, też nie muszę przedstawiać. Ale chcę powiedzieć, że na ziemi łódzkiej zamieszkał syn tej ziemi, poseł Andrzej Biernat. Obwodnica to nie tylko droga, to również dwie estakady nad wąwozami, wiadukt, tunel dla ruchu lokalnego, przejazdy i przepusty nad rzekami. Prace rozpoczęły się 25 kwietnia ubiegłego roku i trwały 19 miesięcy. Do tej pory przejazd przez miasto zajmował około 15-20 minut. Teraz objeżdżamy Kraśnik w ciągu zaledwie 5 minut. To historyczna chwila dla mieszkańców Kraśnika i ziemi kraśnickiej. Długo na nią czekaliśmy i wreszcie stało się, mamy obwodnicę. Dzięki temu stanie się bezpieczniej na naszych drogach. Najwięcej na budowie obwodnicy skorzysta Kraśnik Stary, a w szczególności rynek. Praktycznie centrum najstarszej części miasta odetchnęło. Wszyscy kraśniczanie zdają sobie sprawę, jak trudno było przejechać przez centrum miasta, szczególnie we wtorek, szczególnie w piątek, kiedy jechała cała masa samochodów. Teraz tego problemu nie będzie. Myślę, że nie grożą nam już te pękające mury, chociażby w Kościele Świętego Ducha, czy też zagrożenie dla kamieniczek, zagrożenie dla domów, które stały w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Z nowej drogi zadowoleni są także kierowcy. Obwodnicą jeździ się dobrze, potwierdza to sam burmistrz. Po obwodnicy jeździ się świetnie, są świetne widoki. Jeździłem jeszcze rowerem, gdy ona była budowana, a teraz samochodem jeszcze lepiej można przejechać. Wszystkim polecam taką małą wycieczkę po obwodnicy Kraśnika. Po otwarciu obwodnicy minister Grabarczyk spotkał się z członkami Kraśnickiej Platformy Obywatelskiej, gdzie między innymi jeszcze raz podziękował posłowi Wilkowi za wkład, jaki włożył w budowę kraśnickiej obwodnicy. Wojciech Wilk jest liderem lokalnej Platformy Obywatelskiej. Był jednym z tych posłów, którzy byli moimi aniołami i stróżami i pilnowali, żeby obwodnica Kraśnika powstała na czas. I skutecznie. I skutecznie.